Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 17 w wersetach od 1 do 10? Powiedział do uczniów: jest niemożliwe, aby nie szerzyło się zepsucie, ale biada temu, kto daje zły przykład. Lepiej by było, aby zawieszono kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zdemoralizować jednego z tych małych. Uważajcie na siebie, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, upomnij go, a jeśli upamięta się, odpuść mu. Jeśli zawiniłby przeciwko tobie 7 razy w ciągu dnia, i 7 razy w ciągu dnia zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję, odpuść mu. Powiedzieli apostołowie Panu: dodaj nam wiary. Powiedział Pan: jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: bądź wyrywane z korzeniami i zasadzone w morzu, aby was usłuchano. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu: zaraz, gdy wróci z pola, pójdź i połóż się przy stole? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepaś się i służ mi, aż się najem i napiję, a potem i ty jedz i pij? Czy dziękuję słudze za to, że uczynił to, co mu rozkazano? Sądzę, że nie. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co powinniśmy byli uczynić, wykonaliśmy. Na świecie panuje zło. Jest niemożliwe, aby przejść przez życie bez upadków. I mamy tutaj odnośnik do listu Jakuba, 3 rozdziału, 1 wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Zgorszenie może przyjść ze strony niewierzących. W szczególnym niebezpieczeństwie znajdują się dzieci w wierze. Niestety, również i my, jako wierzący, możemy stać się przeszkodą dla brata w wierze. To dlatego Pan kieruje tutaj do nas 2 wezwania. Abyśmy pilnowali samych siebie i nie zapomnieli na szczere wyznanie odpowiedzieć łaską, jaką nam samym okazał kiedyś Bóg. Dowiadujemy się o tym z Księgi Psalmów, 32 rozdziału, 5 wersetu. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. I 1 listu Jana, 1 rozdziału, 9 wersetu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Uczniowie, którzy stali mocno na gruncie zakonu, który stawiał sprawiedliwe żądania, ale nie znał łaskawego przebaczenia, mieli pewne trudności z przyjęciem nowo wskazanych zasad. Uważali, że do takiego życia potrzeba wiele wiary. Ale co mówi Pan? Wiara, nawet niewielka, pozwala działać wszechmogącemu Bogu. On ma możliwości i rozwiązania, których my nie posiadamy. Ścisły związek z wiarą ma także posłuszeństwo.
Czy Pan wymaga od swojego sługi wielkiej wiary? Nie, pragnie tylko, aby wykonał jego polecenie. Tego też żąda od nas. Jak ważne jest, abyśmy byli takiego usposobienia jak ci słudzy. Motywacją naszego posłuszeństwa nie powinno być oczekiwanie na zapłatę, ale miłość i oddanie.